Dzień dobry, panie trenerze. Mariusz Sordel w ramach sieci, siatki właściwie do sieci dokładniej. Na pierwsze pytanie takie już standardowe do wszystkich naszych gości. Jak zdrowie twoich najbliższych? Czy nie dotknął cię koronawirus bodaj, albo jakakolwiek inna dolegliwość? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zdrowie mojej rodziny jest w jak najlepszym porządku, zwłaszcza od poniedziałku, kiedy możemy spokojnie wyjść na dłuższy spacer. Również ta strona psychiczna jest na lepszym poziomie, także bardzo się z tego cieszymy. Co to znaczy dłuższy spacer? Ile to jest kilometrów? Nie wiem, to jest rower, to jest marsz, to jest godzina, to jest półtorej. To po prostu chodzi o to, żeby wyjść do lasu, gdzie w sumie mamy bardzo blisko do tego lasu i spokojnie gdzieś nieskrępowanym być czterema ścianami i czuć, że życie toczy się również poza naszym domem. Wróćmy do siatkówki. Czy ty zostałeś mistrzem Turcji z Fenerbahçe, bo skończyliście na pierwszym miejscu rundę zasadniczą? Jak to w Turcji rozwiązano? Czy przyznano tytuły mistrzowskie, czy zostaliście bez tytułu? No cóż, w Turcji mieliśmy szansę rozegrać rundę zasadniczą i przed tydzień po 5 dni po zakończeniu rundy zasadniczej został sezon zawieszony i do dzisiaj jest taka sytuacja. Nie wiemy, jakie są uregulowania. Ja zakładam, bo ponieważ już jesteśmy 5 tygodni po zawieszeniu treningów, 6 w zasadzie, zakładam, że ten sezon się zakończy, a jakie będą decyzje Federacji Tureckiej, tego dzisiaj jeszcze nie wiemy i nie odpowiem Ci na to pytanie. Natomiast wychodząc z założenia innych lig, większości lig, które dokończyły sezony zasadnicze, no, powinien być taki scenariusz, ponieważ rozegraliśmy 22 spotkania, które w jakimś stopniu mają swój wymiar, jeżeli chodzi o sportową stronę ligi, co w zaistniałej sytuacji może nie jest perfekcyjnym rozwiązaniem, natomiast no, mogłoby rozwiązać sytuację w naszej tureckiej lidze. Ale właśnie, czy ty w ogóle rozważasz taki wariant, że będziesz wracał do Turcji, by dograć sezon do końca? Nie wykluczam, natomiast to również będzie trochę skomplikowane, ponieważ już nie jeżeli chodzi o moją osobę, natomiast jeżeli inaczej, z szacunku do siatkówki, do poziomu siatkówki, żeby nie sprowadzić dzisiaj tej ligi do poziomu amatorskiego, w szacunku do zawodników, którzy 6 tygodni pracują wyłącznie w domu nad podstawowym treningiem fizycznym, ta liga powinna zostać zakończona, ponieważ po 6, 7, 8 tygodniach przerwy w zasadzie każdy profesjonalny zespół potrzebuje przynajmniej 7 tygodni, 6 tygodni na to, żeby przygotować się do rozgrywek i żeby to wznowienie nie było ryzykowne dla samych zawodników. No i również poziom, żeby to nie było po prostu dogranie, żeby dograć, ale żeby ten poziom był miły dla oka, zarówno dla kibiców, jak i dla samych zawodników. Także tutaj ja sobie tego nie wyobrażam, ale wykluczyć tego nie możemy. No ale teraz masz takie chyba rozdwojenie jaźni, bo rozumiem, że pozostajesz w Fenerbahce i szykujesz zespół na następny sezon, a jednocześnie no, pracujesz chyba jeszcze z zespołem, którym kończyłeś ten sezon. Da się to jakoś pogodzić? Jeżeli chodzi o pierwszą część Twojego pytania, w związku z tym, że liga jest zawieszona, liga nie jest zakończona, praktycznie 80-90% klubów w Turcji jest również w zawieszeniu. Dotyczy to między innymi Fenerbahçe, więc tutaj przyszłość moja, Fenerbahçe, zupełnie dzisiaj jest nieznana i nie wiemy, jak
jak będzie wyglądała kontynuacja tej drużyny. Wszyscy czekamy na decyzję federacji. Oczywiście są dwa kluby, które już działają na rynku transferowym, ale nie dotyczy to Fenerbahce, więc dzisiaj no, jesteśmy w zawieszeniu, czekamy na decyzję federacji i w momencie już jakichś konkretów to będzie ten czas, kiedy Fenerbahce czy pozostałe zespoły będą zaczynać myśli na temat przyszłego sezonu. Także dzisiaj raczej w większości drużyny rynek turecki jest uśpiony i czeka na decyzję Federacji Ministerstwa Sportu. A czy to może znaczyć, że będzie w siatkówce tureckiej mniej zasobnie? Tego nie wiemy. Podobne pytanie zadajemy sobie w Polsce, więc i w każdym innym kraju europejskim, zwłaszcza tutaj europejskich. I z tego, co słyszę, może się okazać, że będzie Liga Turecka będzie zasobniejsza, jeżeli chodzi o potencjał ludzki. O nazwiska, które się przewijają na rynku transferowym, są nazwiskami atrakcyjnymi i może się okazać, że więcej lepszych zawodników trafi do Ligi Tureckiej. Natomiast patrząc na całą ligę, no tutaj byłoby to spekulacją w tym momencie, ponieważ 6-7 zespołów jest w dużej mierze głównie finansowanych przez miasta, a dzisiaj nie wiemy, jak będzie wyglądać sytuacja za miesiąc, 2-5, jakie to finansowanie będzie, więc na pewno te kluby będą wstrzymywać się do ostatniej chwili z podjęciem decyzji na temat personalnych zmian w swoich zespołach. Mówiłeś o ciekawych nazwiskach, które mogą się pojawić w lidze tureckiej. A czy przewijają się tam polskie nazwiska? Nie, jeszcze nie. Jeszcze się nie przewijają. Czyli to nie będzie aż tak silna liga jak bez polskich siatkarzy. Tak, ale polskie nazwiska pozostają w Polsce albo wyjeżdżają do innych mocnych lig. Z punktu widzenia trenerskiego zapytam cię, jak wyobrażasz sobie powrót do profesjonalnego sportu, do zawodowej siatkówki po tak długiej przerwie? Bo to tak trochę przypomina sytuację dla trenerów, jeśli by trafiło do niego prawie cały zespół po dłuższej kontuzji, po rekonwalescencji. Czy będzie takie nauczanie abecadła, czy to jednak już są na tyle ukształtowani zawodnicy, że ten okres powrotu do normalności będzie krótki? Okres powrotu do normalności będzie normalny, natomiast nie wiemy, kiedy to nastąpi. W perspektywie klubowej, bo o takiej mogę mówić, na pewno ciężko mi jest wyobrazić sobie, że będziemy rozpoczynać ligę w październiku, tak jak ma to miejsce tak co rok. Z tego względu, że większość zespołów zakończyła swoje treningi na początku, początkiem marca, na początku marca, to tak mniej więcej wygląda, więc ta przerwa byłaby dosyć długa i tutaj no, na pewno dobrym rozwiązaniem jest przyspieszenie rozgrywek ligowych. W związku z tym również wcześniej rozpoczęłyby się okresy przygotowawcze. Oczywiście tutaj również spekulujemy, ponieważ nie wiemy, jak będzie wyglądał powrót do treningów sportowców, kiedy on nastąpi w pełnym wymiarze, kiedy on nastąpi z pełną swobodą. Nie wiemy tego. Możemy wyłącznie spekulować. Natomiast jeżeli okres przygotowań rozpocząłby się miesiąc wcześniej, nie ma zbyt wielkiej różnicy w porównaniu do lat ubiegłych, jeżeli chodzi o przerwę zawodników. Tak jak wspomniałem, może wydawać się to śmieszne, ale paradoksalnie dzisiaj zawodnicy są pod kontrolą i trenują w domach. Robią to
Robią to dosyć skutecznie i tego treningu mają całkiem sporo, co w niektórych przypadkach w momencie zakończenia ligi może gdzieś to niektórym zawodnikom umyka. Dzisiaj pracują nad swoim ciałem, w domach oczywiście. I nie zakładam, że tu będzie jakaś znacząca różnica, jeżeli chodzi o stronę fizyczną, o stronę mentalną. Na pewno tak, ponieważ cała sytuacja, w której się aktualnie znaleźliśmy, no jednak ma wpływ spory na to, na nasze wyobrażenie. Co będzie za miesiąc, co będzie za 2 miesiące, jak będzie wyglądać nasz trening, jak będzie wyglądać nasza liga, kiedy zacznie się nasza liga. Jest bardzo dużo znaków zapytania, które mają wpływ na stronę mentalną. Natomiast strona fizyczna, tutaj myślę, że każdy bardzo szybko się zaadaptuje do tego, żeby wrócić do swojego normalnego poziomu. Dzisiaj chyba największym kłopotem, pytaniem jest, co będzie z tymi grupami młodzieżowymi, które czas treningu to jest czas ich rozwoju i tego dzisiaj nie mają. A czy ty prowadzisz ze swoimi zawodnikami teraz jakiś rodzaj zajęć online? Od początku, od momentu, kiedy zawiesiliśmy nasze treningi, mój trener przygotowania fizycznego regularnie wysyła trening, który mogą zawodnicy wykonać w domu i te treningi są zróżnicowane, zmieniane. I z tego, co widzę na naszej grupie, zawodnicy dosyć solidnie do tego podchodzą, więc ten trening jest, ale tak jak powiedziałem, to jest trening głównie prewencyjny, skoncentrowany na tym, aby ciało utrzymało jakiś status fizyczny pozwalający na powrót do normalności, kiedy to będzie możliwe. Zapytam Cię teraz jako byłego trenera reprezentacji Polski juniorów, ale jednocześnie jako trenera klubowego, bo rozgorzała dyskusja, czy w ogóle powinien się odbywać sezon reprezentacyjny, czy zawodnicy nie powinni po tej przerwie od razu trafić do klubów i przygotowywać się w klubach. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Nie zakładam, że kluby rozpoczną przygotowania 1 lipca, więc z tego co słyszę, już są plany powrotu reprezentacji do treningu już w czerwcu. Pytanie jest tylko takie, jaki jest cel? Bo w moim odczuciu i w moim przekonaniu jakby cel jest taki, żeby tak sprowadzić na reprezentację tych zawodników, których chcemy rozwijać, tych zawodników, których chcemy sprawdzić, tych zawodników, co do których mamy wątpliwości. Natomiast w przypadku braku możliwości konfrontacji z innymi zespołami. Oczywiście Igrzyska Olimpijskie to już jest zupełnie inny temat, ale Liga Narodów czy inne turnieje, które wprowadzają element rywalizacji. Myślę, że dzisiaj ci zawodnicy najbardziej doświadczeni, jednak nie, ja w swoim przypadku nie widziałbym najmniejszego sensu, aby takich zawodników przyciągać na zgrupowania reprezentacji i pewnie bym tego nie robił, ponieważ co roku słyszymy opinię, że kalendarz jest przeładowany, kalendarz jest, latamy jak wariaci, więc jest to chyba niestety dobry moment do tego, aby psychicznie również ci zawodnicy odpoczęli, aby rodziny po kilku czy kilkunastu latach ich nieobecności w okresie wakacyjnym mieli ich dla siebie. Natomiast dla grupy zawodników młodszych, dla grupy zawodników, zresztą mówię tu o Polsce, gdzie ta grupa jest szeroka, aspirujących do reprezentacji, jest to świetny okres do pracy z trenerem. Jak Twoim zdaniem wpłynie fakt, że igrzyska zostały przesunięte o rok na szanse reprezentacji Polski podczas turnieju w Tokio. Czy to jest dobre, że mamy więcej czasu, czy jednak ten zespół był w takim już optymalnym zestawieniu i w optymalnej formie na,
rok 2020. Nie oceniam tego, czy jest dobre, czy jest złe, po prostu tak jest i z tym się nie dyskutuje i to się przyjmuje. Tak wygląda dzisiaj sytuacja Igrzysk Olimpijskich. Natomiast co do reprezentacji Polski, myślę, że kompletnie nie ma to znaczenia z tego względu, że domyślam się, że tutaj jest duża dyskusja na temat zawodników starszych. To są zawodnicy, którzy, zresztą cały zespół, który poczuł krew w ostatnich latach i nie ma znaczenia, że te igrzyska rozegrają się za rok z tego względu, że oni są głodni tych igrzysk, oni chcą na te igrzyska pojechać, oni chcą, wiedzą, jaką wartość przedstawia dzisiaj reprezentacja Polski i co może wygrać na tym turnieju. Więc tutaj nie widzę nie mam żadnych wątpliwości, że grupa starsza będzie gotowa na 100% do tego, aby wziąć udział w tych igrzyskach. Natomiast dla grupy młodszej, no cóż, będzie to dodatkowy rok na to, aby być lepszym, na to, aby być bardziej doświadczonym, na to, aby zrobić coś ekstra, żeby zagrać w tym zespole. Także ja tutaj nie widzę żadnych, nie mam żadnych obaw co do zmiany terminu igrzysk. Nasz zespół dzisiaj oni czekają po prostu, kiedy skoczyć na zwierzyna, że to będzie za rok. No cóż, mięśnie będą bardziej napięte do tego skoku. Zapytam Cię też jako trenera z Twojego doświadczenia. Czy łatwiej jest prowadzić zespół, kiedy jest oparty o stałą grupę silnych zawodników uzupełnianych zawodnikami o nieco niższych umiejętnościach? Czy lepiej mieć drużynę o szeroką kadrę, wyrównaną zawodników, którzy między sobą konkurują i podejmować trudne wybory czasami personalne? Jeżeli chodzi o reprezentację 14 zawodników, którzy ze sobą konkurują i są, powiedzmy, na zbliżonym poziomie, no to jest jak najbardziej logiczne i jak najbardziej zdarza się często w siatkówce. Natomiast jeżeli, i to jest model, który jest super w kontekście jakości treningu i zadowolenia zespołu i trenera z tego, co robi się na treningach, jaki jest poziom. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę klubową, tutaj w moim przekonaniu po pierwsze nie ma zbyt wielu klubów, które byłoby stać na takie rozwiązanie i musi to się odbyć jakimś kosztem. Jeżeli przyjrzymy się zarówno w lidze włoskiej, w zasadzie w każdej lidze są wyjątki, które odchodzą od tego modelu, to 9-10 zawodników na określonym poziomie, natomiast tych 3-4 zawodników to jest grupa niskobudżetowa, która może nie niskobudżetowa, ale o mniejszym budżecie, która ma zapewnić dobry poziom treningu i to jest model, który w siatkówce klubowej ja preferuję i z którym najczęściej się spotykam, ponieważ w klubowej siatkówce również nie ma miejsca na, a to się często zdarza w takich drużynach, 13-14 zawodników na określonym poziomie o takich samych aspiracjach grania w pierwszym składzie, że w pewnym momencie trzeba bardziej ogarniać zespół pod kątem mentalnym, aniżeli koncentrować się na tym, co my tak naprawdę robimy na boisku. Ja tutaj oczywiście ten model 8-9-10 zawodników, którzy są predysponowani do grania, no niesie za sobą no takie niebezpieczeństwo jakości treningu, ale tutaj no z tym trzeba sobie poradzić i budżety klubów, gdybym ja ze swoim budżetem miał
decydujący wpływ na budowę zespołu, to na taki model bym postawił, ponieważ wiem, że no, muszę mieć trzech zawodników, którzy pociągną zespół, a dzisiaj w światowej siatkówce takich trzech zawodników to są określone środki finansowe, które no, skądś muszę je wziąć, więc z tego 13-14 zawodnika na tych liderów trzeba te środki przesunąć. Od wielu lat pracujesz za granicą, pracowałeś w Rumunii, w Katarze, prowadziłeś reprezentację Rumunii, ale jak teraz tak patrzysz z perspektywy właśnie trenera, który no, poznał ten siatkarski świat, jak po pandemii może się zmienić siatkówka? Jak może się zmienić ta globalna mapa siatkówki? Dobre pytanie. Dzisiaj możemy zadać to pytanie dotyczące każdej dziedziny naszego życia i każda odpowiedź będzie chyba trochę spekulacją i trochę taka życzeniowa, co może się wydarzyć. Nie wiem, co się może wydarzyć. Ani pod kątem ekonomii i myślę, że nawet osoby, które się wypowiadają w tym temacie, nie do końca są pewne tego, o czym mówią. Jeżeli chodzi o siatkówkę, dzisiaj nie wiem. Dzisiaj to, o czym wspomniałem wcześniej, dzisiaj każdy się zastanawia, kiedy wrócimy do normalnego treningu, kiedy kibice będą mogli pojawić się w hali. Bo to jest podstawowy element sportu i kiedy już wszystko wróci do normy, kluby, bo to głównie mówimy o klubach, tutaj głównie mówimy o klubach, reprezentacje będą sobie radzić po pandemii. Jeżeli mówimy o klubach, kluby zaczną mierzyć swój bilans zysków i strat. Najczęściej będą to straty Ocena, jaki pandemia miała wpływ na siatkówkę klubową, no będziemy mogli się o to pokusić, myślę, że najwcześniej za pół roku, za rok, kiedy zobaczymy, kto przetrwa, jak przetrwają zespoły, na jakim poziomie przetrwają zespoły. Zespoły są finansowane przez miasta, przez małych sponsorów, przez dużych sponsorów, więc tutaj no dzisiaj nie chciałbym spekulować w tym temacie, ale na pewno będą już są ligi, w których zespoły padają, co wypowiadają się, ponieważ wiedzą, że budżetowanie będzie mocno ograniczone i nie będą mogli utrzymać swojego poziomu. Za rok, za pół roku będziemy mogli na to pytanie w jakimś stopniu odpowiedzieć. Dzisiaj wydaje się, że byłaby to totalna spekulacja. I na koniec chciałbym Cię poprosić o radę, jak jeszcze ten czas izolacji spędzić aktywnie. Już wiemy, że spacer, rower, ale co jeszcze trener Mariusz Sordyl by zalecił tym, którzy mają jakieś siatkarskie aspiracje nawet na poziomie amatorskim? Co robić, żeby mieć jednak kontakt z piłką i jakieś pozory elementów siatkarskich zachowywać w tej aktywności? Najlepszym przykładem, ponieważ ja do domu wróciłem po 7 miesiącach, po 8 miesiącach, więc mój powrót wiąże się z tym, że wszystko, co jest możliwe do zrobienia w domu, to ja to teraz zrobię. Mój syn jest w domu przez cały czas, więc w zasadzie spędzamy dużo czasu na ogrodzie i uprawiamy badmintona. Ale ja tutaj tak, no, 7-8 miesięcy poza domem jednak obliguje do tego, że jak wracam, to nawarstwia się taka ilość domowych spraw do rozwiązania, że jestem w zasadzie tym cały czas pochłonięty. A dodatkowo no, jednak swoją dużo pracuję nad ostatnim sezonem, nad swoimi planami. Oczywiście zachęcam wszystkich, wracając do twojego pytania, wyjeżdżając na rower. No muszę przyznać, że w pewnym momencie musieliśmy się przez ten raz przepychać, ponieważ było tak dużo osób na spacerze, ale ja uważam, że to dobrze. Wychodzić na spacery, wyjeżdżać na rower, cokolwiek można zrobić
na świeżym powietrzu, robić oczywiście z zachowaniem wszystkich środków ostrożności, które chronią nas, które chronią innych. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim życzę zdrowia Twojej rodzinie i Tobie, aktywności, dokończenia wszelkich porządków w domu i ogrodzie. No i do zobaczenia, miejmy nadzieję, wkrótce na halach, na boiskach. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Mariusz Sordyl, w ramach Z siatki do sieci. Do usłyszenia i do zobaczenia, Mariusz. Dziękuję.